Bardzo serdecznie witam Państwa wszystkich zebranych na drugiej części, także w imieniu Komitetu Samorządu Miejskiego, który ten skład nam się poszerzył. Bardzo serdecznie witam gospodarza gminy Tępa, doktora Pawła Paszka. Witam serdecznie panią kierownik biblioteki Mateu. Bardzo serdecznie witam panią Aleksandrę Adama Wiczyńskich. Szanowni Państwo, nasi prelegenci, nasi goście specjalni, to są panowie wysokoprocentowi reprezentacji pan Sączu, pan chorąży Przemysław Furkawy. Wręczymy nagrody w konkursie wiedzy o Akademii Szopałówne. No to już witam, ale właśnie pani jeden czy drugi raz znamy, bo już mi ją witali na całym wstępie, że mieli raz. Ale też przyznam, jest patronem medialnym również wszystkich naszych imprez, które się tutaj odbywają, szczególnie w imprezach patriotycznych, czyli jest organizatorami. Proszę Państwa, czyli wuj, o zabranie głosu proszę, potem wręczenie nagród dla najlepszych tych osób, które brały udział w konkursie. Tutaj będzie prezentacja, czyli Sił Zbrojnych. Jest to bardzo ciekawa rzecz, bo jest na topie, jesteśmy po prostu na topie. Te panowie przedstawią, przybliżą działania Wojska Polskiego i w ogóle szkolnictwa wojskowego i wszystkich takich tematów. No i na koniec, taki balladę o kapitanie, że pan wykona tych uczennic zespołu szkoły KATKA. I dziękuję pani opiekunce, że